Dzień dobry. Na swojej stronie internetowej prointra.pl rozpocząłem nowy cykl z dziennika terapeuty. Pierwszy tekst poświęciłem osobom pokaleczonym przez życie. Przedstawię fragment tego tekstu. Tuż przed zmianą czasu zimowego na letni minęło dwanaście tygodni mojej nowej pracy, w czasie której odbyłem około 140 indywidualnych spotkań z pacjentami i 20 sesji grupowych. Towarzyszyła mi cała paleta barw uczuć i emocji. Nie pamiętam tak intensywnego okresu mojej pracy terapeutycznej. To ogromne wyzwanie, wiele trudnych sytuacji, smak goryczy oraz satysfakcja. Pisząc słucham piosenek Dwarda Stachury śpiewanych przez Stare Dobre Małżeństwo i czuję się trochę jak kilkadziesiąt lat temu, kiedy Stachurę odkrywałem. Po latach odmroziłem swoje uczucia, nauczyłem się podchodzić do nich w taki sposób, by nie raniły zbyt mocno. Więcej przeczytacie w moim artykule. Zakończyłem go refleksją na temat pokaleczonych. Podczas sesji zadałem jedno ważne pytanie. Odpowiedź mi nie zaskoczyła, chociaż dla Was być może będzie ogromnym zaskoczeniem. Zapraszam do lektury. Darek Dopierała.